Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Bądź pozdrowiona, Maryjo. Oto mamy pierwszą sobotę maja tego pięknego, wiosennego miesiąca, który poświęcamy Tobie, Maryjo, w którym wyśpiewujemy Ci naszą miłość, nasze pragnienia, aby być coraz bliżej Ciebie, matko. Pragniemy nie tylko Cię kochać, ale ukryć się w Tobie. Maryjo, w Twoim niepokalanym sercu, w Twoim łonie. Pragniemy ukryć się, Maryjo, w Tobie, abyś nas strzegła i chroniła przed zagrożeniami tego świata, przed zagrożeniami wiary, byśmy nigdy nie zagubili Jezusa, byśmy nigdy nie oddalili się od naszego Pana i Zbawiciela. Ty, Maryjo, dobrze znasz ból serca. Które straciło z oczu Jezusa? Zapewne na wieki zachowasz w pamięci to zdarzenie, które w tajemnicach różeńcowych zostało nazwane piątą tajemnicą radosną znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tak wielką radość przeżyłaś wraz ze świętym Józefem, gdy po trzech dniach. Znaleźliście dwunastoletniego Jezusa w świątyni w Jerozolimie, ale tę radość poprzedził wielki ból twego serca i serca świętego Józefa? Zapewne od ciebie, Maryjo, święty Łukasz, ewangelista, usłyszał opowieść o tym wydarzeniu i tak napisał w swojej Ewangelii. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział, między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Tak krótkie opowiadanie, a tak wiele treści zawiera. Owo zagubienie Jezusa nie było winą ani Twoją Maryjo, ani świętego Józefa. Żyliście i zachowywaliście się tak, jak wszyscy ludzie tamtego czasu i zwyczajów. Jako pobożni Izraelici odbywaliście przynajmniej jeden raz w roku pielgrzymkę do świątyni w Jerozolimie. Szliście pieszo, a do pokonania było wiele, bo aż 147 kilometrów. Pielgrzymowanie trwało kilka dni. Razem z dwunastoletnim Jezusem poszliście Maryjo świętować Paschę w świątyni Jerozolimskiej. Przed dwunastu laty. Jezus był w świątyni jako niemowlę. To właśnie wtedy, Maryjo, usłyszałaś od starca Symeona proroctwo o mieczu boleści, który przeszyje twoje serce? Czasem zastanawiam się, czy często myślałaś o słowach tego proroctwa? Czy często je rozważałaś? Zanim Jezus poszedł z Tobą Maryjo do świątyni na święto Paschy w wieku dwunastu lat, żył z Tobą i ze świętym Józefem zwyczajnym ludzkim życiem. Takim życiem, jakie dzieje się w rodzinie prostych, pobożnych ludzi, którzy ciężką pracą zarabiają na swoje utrzymanie, którzy żyją wiarą w codzienności, miłością swojej rodzinie. Miłością którą czerpią z Boga, z żywej relacji z Bogiem Wszechmogącym, którego poznają na modlitwie przez Boże Słowo i przez wydarzenia codziennego życia. Kiedyś dane mi było przeczytać piękne rozważanie ojca Silvano Fasti o życiu Jezusa w Nazarecie. Wracam teraz do tych słów. Bo właśnie tajemnica życia Jezusa w Nazarecie odsłania mi również prawdę o twoim sercu Maryjo i pozwoli mi głębiej zrozumieć co przeżyłaś i czego Jezus pragnął nauczyć ciebie, Maryjo i mnie przez tajemnicę swego oddalenia się od ciebie, Matko i od świętego Józefa. Nazaret, podobnie jak każda inna tajemnica życia Jezusa, nie jest ukryciem, ale objawieniem Boga. Wszystkie Ewangelie niewiele albo wręcz w ogóle nie mówią o tym okresie życia Jezusa, o tym okresie 30 lat. W Nazarecie Pan obdarzony był po ludzku czułością, był kochany, karmiony matczyną piersią, nauczył się mówić. Używać różnych przedmiotów, chodzić, bawić się, pracować. Nauczył się dzielić z człowiekiem: jego minuty, godziny, noce, dni, święta, pory roku, lata, oczekiwania, trudności i miłość. W ciszy, w pracy, w posłuszeństwie. W jedności z Maryją i Józefem oraz swymi kuzynami, Bóg nauczył się od człowieka wszystkich ludzkich czynności i zachowań. Tajemnica życia Jezusa w Nazarecie objawia niezwykłą barwę o całkowitym przyjęciu naszego życia przez Boga. On zespolił się z nami we wszystkim, czyniąc się jednym ciałem z każdą konkretną rzeczywistością ludzką. Nazaret jest tajemnicą, która wyzwala całe stworzenie z nieważności tego, co małe i ograniczone. W granicach czasu spotykamy wieczność, w granicach przestrzeni znajdujemy to, co nieskończone. Cisza Nazaretu jest najbardziej wymowną tajemnicą Boga. Jezus wzrasta, nabiera sił i napełnia się mądrością w łasce tego Boga, wobec którego każdy człowiek ukrywał się już od początku świata. Ty żyłaś z Jezusem w Nazarecie w każdej chwili. To ty uczyłaś Jezusa tego, co ludzkie, co piękne i dobre, czy w takim życiu, w którym żyłaś w doczesności, dotykając wieczności, myślałaś o zapowiedzianym ci mieczu boleści? Tego nie wiem. Ale wiem, że gdy spostrzegłaś, że Jezusa nie ma ani z Tobą, ani z Józefem, Twoje serce przeszył ból. Ktoś może zapytać, jak to możliwe, że święci rodzice, jakimi byliście Ty, Matko, i Święty Józef, zgubili swoje dziecko. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Pielgrzymi wędrowali w grupach. Osobno szły kobiety, osobno szli mężczyźni. A dzieci biegały między obydwoma grupami pielgrzymów. Do chwili trzynastych urodzin pan Jezus był, jak każde izraelskie dziecko, traktowany jak dziecko. Ty, Maryjo, zapewne myślałaś, że Jezus jest cały czas z Józefem, a Józef był przekonany, że Syn Boży wędruje ze swoją matką. Próbuję sobie wyobrazić Twoje Maryjo przerażenie i zatroskanie, gdy zdałaś sobie sprawę z tego, że Jezus się wam zagubił, zagubił na trzy dni. Straszne trzy dni nieobecności Jezusa. Te trzy dni, w których zapewne Maryjo, Twoje serce przeszyte było mieczem bólu, przywodzą mi na myśl inne trzy dni. Trzy dni które dopiero nadejdą dni męki i oczekiwania na zmartwychwstanie Pana to wtedy proroctwo Symeona spełni się całkowicie a ty Maryjo staniesz się matką bolesną pan Jezus wiedział że twoje serce dozna bólu zarówno wtedy gdy szukałaś go gdy miał 12 lat jak i wtedy, gdy cierpiałaś razem z Nim w jego męce i śmierci. I może dlatego Jezus powiedział Ci, Maryjo, już wtedy, w wieku dwunastu lat, w Jerozolimie, że wtedy, gdy się oddali nie tylko na odległość trzech dni, ale na odległość śmierci i złożenia go w grobie, masz go szukać nie po ludzku, tylko. Ale żyć wiarą, że On jest w tym, co należy do Jego Ojca, a do Boga Ojca należy Królestwo Niebieskie i życie wieczne. Maryjo, tak wielu ludzi żyje teraz zagubieniem w grzechu, bez miłości, bez nadziei. Wielu dręczą myśli samobójcze. Myśli pełne złości, nieprzebaczenia, zawiści. Tak wielu cierpi z powodu wojny, głodu, tułaczki, rozłąki z najbliższymi. Tak wiele ludzkich serc jest przeszytych mieczem bólu, wiem, Maryjo. Ty znasz dobrze te bolące zagubione ludzkie serca. Ty swym matczynym sercem współczujesz z każdym, kto cierpi. I pragniesz, aby każdy doświadczył mocy Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. To właśnie miłość do tych, którzy się zagubili, kazała ci Maryjo prosić, dzieci fatimskie i mnie, i każdego, kto poznaje przesłanie z Fatimy, o modlitwę wynagradzającą i pokutę za nawrócenie tych, których zbawienie jest zagrożone. A których nazywasz Maryjo z wielką czułością, biednymi grzesznikami. Szukając zagubionego dwunastoletniego Jezusa, cierpiąc z Jezusem w jego męce i śmierci krzyżowej, ofiarowywałaś Maryjo swoje cierpienia za biednych grzeszników, aby każdy mógł przyjąć łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem. Twoje cierpienie, Maryjo, trwa nadal? Bo nadal patrzysz na tych, którzy idą na wieczne zatracenie? Patrzysz okiem i sercem kochającej, czułej matki, którą wieczna utrata dzieci boli w sposób niewypowiedziany? Tyle bólu, tyle Twojego cierpienia, Maryjo, jest w tajemnicy odnalezienia Pana Jezusa w świątyni, że aż muszę zadać pytanie, Dlaczego te tajemnice nazywamy tajemnicą radosną? Tak, wiem, radość jest w odnalezieniu Jezusa, ale przedtem tak wiele cierpienia. Przychodzi mi na myśl obraz kobiety, matki, która gdy rodzi dziecko, bardzo cierpi, ale gdy już może przytulić nowonarodzone dziecko do swej piersi. Zapomina o bólu i jest szczęśliwa. Maryjo, zrodzenie nas do życia z Jezusem kosztuje cię wiele bólu i cierpienia, ale każdy grzesznik, który się nawraca, jest dla ciebie radością i szczęściem. I tak jak cierpiąc za nas grzeszników, bierzesz Maryjo udział w cierpieniu Jezusa. Tak wtedy, gdy grzesznik się nawraca, masz swój udział w radości serca Jezusa, dobrego pasterza, który z radością bierze na ramiona owce, która się odnalazła. Dziękuję Ci, Maryjo, za Twój ból i Twoją radość. Amen.